bez dwóch zdań. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł stać się lepszym piłkarzem, sprawniejszym biegaczem, lepszym chodziarzem czy skoczkiem narciarskim bez dużej ilości treningu motorycznego, treningu usprawniającego, przede wszystkim tej profilaktyki, o której mówimy, czyli zapobieganie kontuzji. To jest na pewno przykład piłkarza, u którego w parze idzie nie tylko talent, ale i ogromna pracowitość. To jest tytan pracy, znany z tego zresztą i cieszy mnie, że tacy piłkarze jak Cristiano Ronaldo, jak Robert Lewandowski są w tej chwili wzorami dla młodzieży, bo trzeba po prostu wiedzieć, że sprawność i technika i sprawności motoryczne, siła nie wzięły się znikąd. To są godziny bardzo ciężkiej pracy, to są godziny, setki i tysiące godzin spędzone na tego typu treningach, czy we własnym zakresie, czy w akademiach. Po prostu zdawać sobie sprawę ze swojej słabości to jest jedno, ale z drugiej strony wiedzieć, jak to naprawić i wprowadzić to wszystko na lepszy poziom, to jest sprawa druga. Twierdzę, że bez dobrego przygotowania motorycznego, bez dobrych nawyków ruchowych, jeśli chodzi o wiek dziecięcy i piłkę młodzieżową, w tej chwili nie ma co marzyć o dobrym wyniku w piłce seniorskiej, bo te braki i błędy przy tym poziomie, przy tej intensywności piłki nożnej, prędzej czy później będą skutkowały dużą ilością kontuzji. Bardzo często trenerzy w grupach seniorskich nie mają czasu i możliwości nauki odpowiedniej techniki ruchu czy doboru tych ćwiczeń i wolnego wdrażania piłkarza na odpowiedni poziom. Piłkarz, który trafia do piłki seniorskiej, ma być gotowy, uzbrojony w odpowiedni zasób ćwiczeń i umiejętności technicznej wykonania tych ćwiczeń. Ja uważam, że młody piłkarz ten czas, który ma poświęcić na wizyty na masażu i innych tego typu rzeczach, może poświęcić na jeszcze więcej treningu, bo to jest droga do tego, żeby być sprawniejszym. Nigdy nie powiem, że ktoś będzie lepszym piłkarzem, bo miał 4 wizyty u masażysty więcej niż kolega, który jest bardziej sprawny, bo 4 godziny dłużej spędził na boisku. Basen, czyli hydroterapia, jest bardzo ważna i bardzo pożądana, ale umówmy się, no, to nie są rzeczy, które wpłyną na poprawę sprawności ogólnej młodych piłkarzy. To są rzeczy, które bardzo przydają się na tym najwyższym, najcięższym poziomie, jeśli chodzi o obciążenia, to jest piłka seniorska i duża ilość spotkań rozgrywanych w tygodniu. A jeśli chodzi o piłkę młodzieżową, poświęćmy dużo więcej czasu na przebywanie na boisku w jakiejkolwiek formie, czy to jest trening piłkarski, czy trening motoryczny, bo to nauczy nas dyscypliny, a nie ma innego sposobu na poprawę tego, jakim jesteśmy sportowcem, niż duża ilość godzin spędzonych w miejscu pracy, którą chcemy kiedyś wykonywać.